Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy czwartek. Wczoraj mieliśmy święto, w środę, 17 czerwca, święto niepodległości Islandii. I dziś Wenus w końcu wyszła z domu. Powiem wam, że naprawdę tu nie ma nic do robienia w tej Islandii, jak się nie pracuje. Jest na razie nudno. Pogoda była też nie za ciekawa i zasiedziałam się w domu, a jak już zasiedzi się człowiek 2-3 dni w domu, to później okazuje się bardzo szybko, że w ogóle się nie chce wyjść. Dzisiaj chyba zmusiło mnie już wyjście po zakupy, żeby coś sobie na obiad kupić i na śniadanie na jutro, gdyż już dziś nie miałam jogurtu ani nic i no już muszę wyjść. I właśnie tak się zastanawiałam, z godzinę dobrą myślałam, gdzie ja mam iść, co ja mam kupić. I wiecie co? Stwierdziłam, że się przejdę. Po prostu przejdę się na spacer. Bardzo bolą mnie biodra. Już jakiś dłuższy czas bolą mnie te biodra. Nie wiem jak długo. Czuję, że coś mi jakiś nerw uciska. Chodzę do okręgarza również, który ma mi to poprawić. Po ostatniej wizycie, jak mi nacisnął tu górną część kręgosłupa, to po prostu miałam taki ból, że musiałam na tabletkach przeciwbólowych być. I ogólnie na razie mnie trochę to boli. I to już minęło około tygodnia, więc dziwne jest. Ale w poniedziałek wracam do kręgarza, który ma mi to nastawić i po prostu się spytam jego, dlaczego mnie boli. I nie będziemy tego na pewno miejsca dotykać, żeby to się tam wszystko ponaprawiało, bo to są takie spuchnięcia i właśnie te opuchnięcia bolą. Jak widzicie, pogoda jest islandzka. Idę znowu w mojej kurtce, której chyba w tym roku się nie pozbędę, gdyż nie wygląda tutaj za ciekawie, jeżeli chodzi o temperaturę w tym roku. Tak wygląda bez, który właśnie widzicie. Już są pączki, niebawem coś będą jakieś kwiateczki, podejrzewam gdzieś za 2 tygodnie dopiero. Także u nas to wszystko jest, jak widzicie, wolniej. A i też, jak widzicie, pogoda, niby jest słońce, to jest tak zwana szklana pogoda, okienna pogoda. Okienna pogoda, czyli to, co widać pięknie przez okno, jak się wychodzi, to wcale nie jest pięknie. Aczkolwiek dzisiaj, uważam, jest bardzo ładny dzień, jest 11 stopni, ponoć. I jak widzicie, przede wszystkim najważniejsza rzecz tutaj, świeci dziś słońce. No mi już trochę ciepło się w tej kurtce zrobiło. Można by powiedzieć, że się ugrzałam, także fantastycznie. A idę się przejść do takiego miejsca, które nazywa się Chluta Werka Setur i tam mogą przychodzić osoby, które właśnie nie mają co robić z czasem, czyli właśnie osoby, które nie pracują, które są na rencie. Tam można malować, posiedzieć, joga jest, medytacja dzisiaj jest i nawet jeżeli dzisiaj z niczego nie skorzystam, bo raczej nie, to postanowiłam z domu wyjść, zapoznać się, co tam jest, kto tam jest, ponieważ ostatnio, jak byłam tam jeszcze w zeszłym roku, no tak trochę niezadowolona stamtąd wyszłam, gdyż nie odpowiadały mi po prostu osoby, które tam przebywały. I tak na dzisiaj jest właśnie plan, na cały dzień mam taki plan. Także widzicie, niepracowanie jest bardzo uciążliwym zajęciem, gdyż kiedy pracujemy, mamy rytm dobowy zupełnie inny i ja, wychodząc z domu, powiem wam, że czuję jakąś dziwność, kiedy wychodzę z domu. Wszystko wydaje mi się odległe, dziwne, w sensie jakim? Takim, no nie spotykam ludzi. Wszystko, jeżeli już to toczy się u mnie w domu, nikomu nie przyszło do głowy, żeby mnie gdzieś zaprosić, wszyscy przychodzą do mnie i to mi się też nie podoba po prostu, gdyż dalej siedzę w domu, jakby nie było. Więc postanowiłam po prostu coś z tym zrobić, chociaż ja nie sądzę, że ja coś z tym zrobię, ale trzeba próbować. No i wracając właśnie do 17 czerwca, chcę wam powiedzieć, że w roku 2000 wybuchł wulkan Hekla i było trzęsienie ziemi o wielkości 6,6 w skali Richtera wówczas. Ja mieszkałam wówczas na Westfjordzie, czyli Isafjordur. Tam akurat przebywałam w tym momencie, kiedy to trzęsienie ziemi było i tak się złożyło, że myśmy je tam wyczuli, mieszkając w drewnianym domu, na piętrze tego domu. Wyczuliśmy trzęsienie ziemi, które właśnie nie powinno być tam wyczuwalne, dlatego że przeważnie wyczuwa się te trzęsienia ziemi, które są tutaj na południu Islandii, a nie tam na północy, na wschodniej właściwie, przepraszam, zachodniej północy. I no, i tak właśnie wtedy wyczuliśmy, to było takie falowanie, zaczęły się drzwi od mebli otwierać, zamykać i jeszcze żyrandol się dyndał, także było ciekawe, każdy siedział jak zamrożony, tylko patrzył i nie wiedział, o co chodzi. No bo to w sumie było takie pierwsze zjawisko typu trzęsienie ziemi. Później się okazało, za parę godzin były wiadomości w telewizji i właśnie tam pokazano, że było trzęsienie ziemi, że ziemia się rozstąpiła w Selfos, koło Selfos, że ludziom się rzeczy poniszczyły w domach, bo wszystko pospadało. No i pamiętam właśnie, że szklarz stracił wszystkie swoje okna, szyby. I tak to właśnie wygląda tutaj, jeśli chodzi o trzęsienia ziemi. Także widzicie, taka jest teraz pamiątka, że to 20 lat i tak właśnie wczoraj czytałam ten artykuł i pomyślałam sobie, Boże, 20 lat, jak to szybko poleciało. Gdzie te 20 lat minęło? Już człowiek robi się stary. Jeszcze 20 lat i już w ogóle będzie, jak dożyje, stary. No i właśnie takie mam myśli cały czas, że jak dożyję, a może już się zacząć pakować. I właśnie wszystko tak się u mnie w tej chwili po tym wszystkim, co z moją mamą przechodziłam, toczy wokół cały czas, że 20 lat mi zostało albo i nie i mam się pakować. Także widzicie, po prostu coś ciężko mi idzie na razie, chociaż i tak nie jest źle. Chociaż i tak nie jest źle. Przede wszystkim wiem, że muszę znaleźć cel. Obrać jakiś cel i właśnie nie mam tego celu, więc sobie tak wyruszam dzisiaj w podróż i wiecie, jak wyszłam już z domu, to mi się bardzo dobrze idzie, a siedząc w domu człowiek jednak za dużo myśli, zastanawia się i no od rzeczywistości się odrealnia. Także mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Przepraszam, i myślę, że część ludzi na pewno też doświadcza czegoś takiego. Także no, tak jak mówię, trzeba mieć obrany swój cel i go realizować. Zobaczcie, jak pięknie jest tutaj, gdzie idę. Mamy dom, gdzie się spotkał Reagan z Gorbaczowem. I tutaj mamy też wysoki, fajny budynek. Wiem, że jest wiatr. Ta kamera coś źle zaczęła nagrywać, jak jest wiatr. Zobaczymy, jak teraz się nagra. Szczerze, to z okna nawet nie widziałam, że jest wiatr. U mnie jakoś nie widać. Zobaczcie, jaki tam jest mgła, taki szkwał. O tam. I w ogóle widać tam śnieg. W górach, jeszcze tu na Esti też jest zaśnieżone. Że mamy sztorm. Mamy sztorm dzisiaj i tak to wygląda. Taka jest właśnie Islandia. Nigdy nie wiesz, kiedy, z której strony oberwiesz z wiatru. Też wam pokażę bardzo fajną rzecz, którą widzę teraz. Jak widzicie, tam są flagi. Oczywiście też widać naszą polską flagę, gdyż tam jest ambasada. Ale zwróćcie uwagę na flagę kolorową, która jest dla mniejszości homoseksualnych tu powieszona. I właśnie tak, prezydent Duda powinien przeprosić pana Biedronia za to, jak się zachował, jak to wszystko wyglądało. No więc właśnie, Duda przeproś, tak, hasło. I zobacz, że na Islandii jest pełne równouprawnienie. Nie ma dyskryminacji przede wszystkim. I ludzie są szanowani bez względu na pochodzenie kulturowe, etniczne, kolor skóry, czy najróżniejsze właśnie inne rzeczy, które nie wszystkich dotyczą, takim jakim jest homoseksualizm. Nie z tymi osobami sypiamy, ale przebywamy z nimi i wam powiem, że miałam kolegę geja i był bardzo sympatyczny, fajny. Później kontakt się urwał, ale mam taką opinię, że osoby homoseksualne są jak najbardziej w porządku i może nawet bardziej jak heteroseksualni. Także z tą myślą was zostawiam. Ja już prawie doszłam do mojego miejsca. W końcu się cieszę, bo idę i idę. Fajny spacer mam. Od razu mi się humor, widzicie, polepszył. Tu też jakby cieplej się zrobiło, przyjemniej. I z tym się z wami żegnam. Pozdrawiam. Także wiecie, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, łapka w górę. Na razie, cześć!